muzycy zespołu Poważeni Kawą3 na wakacyjny czas przygotowali dla swoich fanów nowy singiel Kochać Cię i zrealizowali teledysk, a do występu w nim zaprosili Jannę Muchę. Słuchaj mnie, zgrany refren z płyt. Kochaj mnie, tak jak jeszcze nikt. Kochaj mnie, nie mów, że to żart. Kochaj mnie, mimo że nie jestem nic wart. Tak, to był bardzo fajny pomysł, że zaproponowaliśmy Ani wystąpienie w naszym teledysku. Zastanawialiśmy się nad scenariuszem już tak od połowy roku. Mieliśmy chyba ze 3 propozycje od różnych scenopisarzy, ale nie wszystko nam się podobało. Wreszcie ja chwyciłem za pióro i napisałem scenariusz i zaprosiliśmy Anię Muchę do odegrania ról naszych żon. Tych, którzy jeszcze nie widzieli teledysku, to zapraszam. Oczywiście jest wesoły, tak jak nasze teledyski. I kapitalna rola Anki Muchy, gdzie wciela się w różne postaci. To oczywiście gra naszą żonę. Teledysk jest... No, ja nawet nie liczyłem, ile tam jest scen, ale jest tak dużo scen, że jest bardzo dynamicznym teledyskiem, mimo że muzyka jest dosyć spokojna. Kręciliśmy go w Kazimierzu nad Wisłą, w Kazimierzu Dolnym. 2 dni nam zajęły zdjęcia. 1 dzień to były zdjęcia Ani Muchy z poszczególnymi kolegami z zespołu, gdzie się wcielała w rolę żon i to żon wszystkich, prawie wszystkich z nas, a 2 dzień zdjęciowy to już były nasze wariacje, to co my żeśmy wykonywali, gdzieś pływaliśmy sobie na statku, graliśmy na tej górze w Kazimierzu z pięknym widokiem na miasto, zagraliśmy imprezę, no pseudo powiadał. Od razu trzeba po wywiadzie naszym przerzucić się na YouTube'a i obejrzeć sobie na teledyski i zalajkować oczywiście. No. Singiel Kochać Cię, miejmy nadzieję, będzie zapowiedzią nowej płyty zespołu. W takim stanie Jacek Kredo powie już w czwartek na naszej antenie w dłuższej rozmowie. I wiadomo natomiast, że zespół koncertuje, spotyka się z fanami i apeluje, szczepmy się, by uniknąć po raz kolejny na przykład zamknięcia koncertów czy instytucji kultury. Ja mam nadzieję, że nie, że ludzie zaczną szczepić się. Dziwne jest to, że jest to jakaś taka regionalizacja w szczepieniu się. Najwięcej chyba zaszczepionych jest osób w centrum Polski, w Warszawie i okolicach, bo wiem, że tam są już, jeżeli by przyjąć tą odporność stadną, no to Warszawa i okolice jest chyba najlepiej są zaszczepione. Najgorzej jest chyba na południu Polski. Nie wiem, z czym jest to związane. Czy tam może nie dochodzi informacja, może ludzie są trochę przestraszeni. Mi się zdaje, że złą robotę zrobiła taka dziwna antyreklama szeptana. Przecież od lat szczepimy się, szczepimy dzieci. Gdybyśmy się nie szczepili na odrę czy na ospę, to dawno by zdziesiątkowała cały świat. A przypomnijmy sobie, że wielkie epidemie średniowieczne czy późniejsze potrafiły zdziesiątkować i to potężne narody, dlatego że nie było szczepionki i dopiero szczepionka uratowała świat przed wymarciem. I taka sama sytuacja jest teraz. No, wiadomo, że są ludzie, którzy, mówi się o nich antyszczepionkowcy, i etc., etc. Są ci, którzy się nie zgadzają, no ale uwierzmy lekarzom, uwierzmy osobom, które się zaszczepiły. My jesteśmy w zespole wszyscy zaszczepieni i nie robimy z tego jakiejś wielkiej reklamy, ale nie robimy też z tego antyreklamy. Ja się spotkałem już z różnymi tekstami, że szczepienia dzielą ludzi. W drugą stronę możemy dyskutować, że nie szczepienia też dzielą ludzi, no, bo
chcemy przeżyć normalnie kolejną jesień. Wśród naszych znajomych muzyków bardzo dużo osób odeszło jednak przez COVID. Zachorowali na COVID i okazało się, że potem bardzo szybko jakieś choroby poboczne wystąpiły i umarli. No. To była straszna choroba. Ja przechodziłem przez tą chorobę, przechodzili moi znajomi. Wiele osób zostało dotkniętych i to nie jest coś nienamacalnego, coś, co jest wymyślone, coś, co jest z księżyca. Więc to, że ja należę do ozdrowieńców i jeszcze się zaszczepiłem, jestem przekonany, że jeżeli będzie druga fala, to przynajmniej, jeżeli dotknie mnie kolejny raz ta choroba, to nie będę gdzieś lądował w szpitalu. A z relacji moich kolegów, zresztą kolegów muzyków, którzy przechodzili bardzo ciężko COVID, to słyszałem, co się dzieje na tych oddziałach szpitalnych, więc nikomu nie życzę. Lepiej się zaszczepić, mieć ten spokój psychiczny przede wszystkim. Nie jesteś tylko sen.